Dzięki, Kamil. Właśnie zasugerowałeś wszystkim, że jestem tu po znajomości. To na pewno pomogło zbudować zaufanie publiczności. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem waszą ostatnią przeszkodą na drodze do lunchu, więc postaram się streszczać. Otóż kilkanaście lat temu dostałem swoją wymarzoną pracę. Natomiast realizacja tego marzenia wymagała, żebym najpierw udał się do takiej magicznej placówki, jaką jest przychodnia medycyny pracy. I nie zna życia ten, kto nigdy nie próbował się zorientować, w których trzech kolejkach jednocześnie, kto komu trzyma miejsce i w którym właśnie jesteś. Więc po tym, jak udało mi się przez kilka godzin przejść przez to całe traumatyzujące doświadczenie i wylądowałem w końcu już u swojego final bossa, ostatniego lekarza, no to on zaczął mnie wypytywać o różne takie podstawowe rzeczy, tak? No i pyta mnie o imię, pyta mnie o nazwisko, no i potem pyta mnie o zawód. Ja, dumny ze swojego nowego miejsca pracy, powiedziałem mu wtedy, otóż jestem copywriterem. I pan doktor spojrzał tak trochę spod łba i tak nagle istotnie zawód wydarł się na mnie. Mówi, nie ma takiego zawodu jak copywriter. Dekarz to jest zawód. Murarz, proszę pana, to jest zawód. A nie jakiś copywriter. Także ja podkuliłem ogon, realizując swoje marzenie. Wróciłem sobie później do domu, a tak akurat było, że wtedy byłem na studiach. Wróciłem sobie do swojego rodzinnego domu, no i mówię, komu się mogę pochwalić, to mnie raczej nie zwyzywa, no pewnie mamie. Także mówię, mamie, mamo, dostałem swoją wymarzoną pracę, otóż jestem copywriterem w agencji reklamowej. Mama tak na mnie popatrzyła, mówi, fantastyczny synku, jestem bardzo dumna, ale co ty tam w ogóle będziesz robił w tej swojej nowej pracy? No mówię, wiesz mamo, ja będę odpowiadał za koncepty kreatywne kampanii w ATL-u i BTL-u. Mama spojrzała, mówi, imponujące, ale synku, co to znaczy? No to mówię, okej, trzeba przyjąć inną strategię i mówię, słuchaj mama, zobacz, widzisz tam reklamy w telewizji jak są, widzisz tam billboardy na mieście, no to ja takie rzeczy wymyślam. Pominąłem tylko, że jeszcze te wszystkie żenujące piosenki w radiu, to też ja piszę. I wtedy mama stwierdziła, okej, dobrze synku, teraz już rozumiem, o co ci chodzi. I wtedy zdałem sobie sprawę, to był właśnie ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że mama, celowo czy nie, podpowiedziała mi jedno z pytań, które od tej pory towarzyszy mi przez całe moje zawodowe życie i pomaga mi zarówno na co dzień w pracy z klientami, jak i w codziennej komunikacji z każdą osobą. I to pytanie, które właśnie widzicie, to jest pytanie, co to znaczy. I generalnie uważam, że każdemu przydałaby się taka jego wewnętrzna mama, która w odpowiednim momencie będzie go pytała o to, co w zasadzie chciał powiedzieć przez to, co powiedział. Bo jakby się nad tym zastanowić, to zarówno w biznesie, jak i w takiej zwykłej komunikacji międzyludzkiej, codziennej, mamy strasznie dużo bardzo ogólnych terminów, a bardzo mało konkretów i szczegółów, a to na nich można zbudować poczucie, o co nam tak naprawdę chodzi. I moja zawodowa praca, teraz mam już własną firmę, daje mi całe mnóstwo takich przykładów, którymi mógłbym się z wami non-stop dzielić. Być może na przykład, ja mam takie zboczenie zawodowe, że lubię sobie wchodzić na strony różnych firm i czytać taką zakładkę o firmie, której generalnie nikt nie ogląda, ale zawsze się ją bardzo długo tworzy. I tam często są takie teksty, w których może ktoś z was usłyszy siebie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie dzięki wytężonej pracy zmotywowanego zespołu. I polecam kiedyś pisać to w Google, bo okaże się, że to da szalone pół miliona podobnych wyników, równie kreatywnych osób. I przykłady podobnych rzeczy można by generalnie mnożyć. Na przykład koniarz rzędem temu, kto wie, co to znaczy wysoka jakość w niskiej cenie. W zasadzie praktycznie każde słowo w tym przekazie nic nie mówi. Bo co to znaczy wysoka, co to znaczy jakość, co to znaczy niska? Czym jest łączenie tradycji z nowoczesnością? Albo może być, słuchajcie, nawet gorzej. Otóż koniarz rzędem temu, kto wie, z jakiej branży jest firma, w której produkuje się różnorodne preparaty o odmiennym przeznaczeniu. I większość komunikacji w marketingu i sprzedaży dokładnie taka jest. Cierpi na nadmierną ogólność. I moglibyśmy na tej podstawie teraz stwierdzić, że co jest? Czy ci ludzie się na tym nie znają? Czy jak ktoś pisze, odkryj wyjątkowy aromat swojej ulubionej kawy i robi nam z tego reklamę, to czy on się nie zna na swojej robocie? No bo słuchajcie, jak pachnie wyjątkowy aromat? Ja znam mnóstwo wyjątkowych aromatów, których uwierzcie, nie chcielibyście wąchać. Natomiast dużo lepiej wydawałoby się brzmiałby na przykład kwiatowy aromat, prawda? Kwiatowy już nam coś konotuje, wyjątkowy już niekoniecznie. No więc co jest? Dlaczego ci ludzie tworzą takie ogólniki? Oni to robią celowo, słuchajcie, ponieważ klient nie lubi kupować. Klient woli odkrywać. Kupowanie jest taką przeszkodą na drodze do realizacji tego odkrywania wyjątkowej rzeczy. I generalnie jest tak, że komunikacja w marketingu, sprzedaży, w biznesie jest trochę sztuką przesady. Zdradzę wam taki sekret, że w ogóle reklamy w telewizji będzie wam się oglądało lepiej, jeżeli stwierdzicie, że reklama to jest świat ludzi na kwasie. I ja wam to serio teraz udowodnię, słuchajcie.
Oglądacie sobie na przykład reklamę jakiejś czekolady. No więc siedzi sobie ktoś na kanapie, odpakowuje czekoladę, wcina sobie tafelek tej czekolady, nawet dobra, po czym nagle koło niego pojawia się kostka czekolady i mówi: zjedz jeszcze, dobre? No ewidentny trip narkotykowy. Albo ktoś idzie w jakimś klubie, kupuje sobie butelkę coli czy innego tam kolorowego napoju, wypija i nagle wszyscy znają choreografię, do której on tańczy. Gdzie się kupuje taką kolę? No bo reklama już tak ma, że jak reklama chce pokazać bliskość, to muszą się do siebie zbliżać miasta. Kiedy ma pokazać, że szampon jest super, to jak się nim myjesz, to sami już wiecie, o co chodzi, prawda? Natomiast jest jeszcze drugi powód, dla którego to wygląda tak, jak wygląda. I tu wam muszę wprowadzić taki bardzo mądry termin z mojego świata, który się ładnie nazywa konwencja kategorialna. A po ludzku robi się tak, że pewne marki reklamują się w pewien sposób. I właśnie dlatego, ponieważ dzięki temu łatwo jest nam rozpoznać, z czym mamy do czynienia. O co chodzi? Mianowicie każdy z was i każda z was, jak tu siedzi, bylibyście w stanie przygotować bardzo kompetentną reklamę proszku do prania. Bo wiadomo, że jeżeli w pierwszej scenie jest dziecko, które próbuje strzelić bramkę i się nie udaje, to później, pomijając kłopotliwą wizytę nie wiadomo skąd Zygmunta Heizera w waszym domu, to w ostatniej scenie strzeli gola i wszyscy się będą cieszyć. Bo tak właśnie wygląda. Reklama jest sztuką konwencji. Pewne marki reklamują się w pewien sposób, bo chodzi o to, że jak sobie to oglądamy jednym okiem, zaczynamy początek, to my już wiemy, co tam się będzie działo. Tylko że zarówno z tą przesadą można przesadzić, jak i zastosowaniem się do konwencji też można przesadzić. I po jakimś czasie ludzie uczą się tego zauważać i wtedy już naprawdę nie jest dobrze. I świat biznesu ma takich przykładów bardzo mnóstwo, a moją absolutnie ulubioną kategorią w tym zakresie są ogłoszenia wynajmu nieruchomości. Słuchajcie, w swojej karierze człowieka, właściciela agencji reklamowej i nie tylko, miałem wielokrotnie do czynienia z tą branżą i myślę, że byłbym w stanie napisać słownik deweloperskopolski. Ponieważ jeżeli mówimy o przytulnym wnętrzu, to znaczy, że ma poniżej 10 m² ten apartament. Jeżeli jest to cicha, spokojna okolica, to najprawdopodobniej gdzieś tam jest cmentarz za rogiem, no i deweloper nie zbudował jeszcze drogi dojazdowej, więc nie ma tam jak dojechać, więc dlatego jest cicho. Podobnie jest też na przykład z ogłoszeniami o pracę, w których zawsze w związku z dynamicznym rozwojem młody, dynamiczny zespół poszukuje ludzi takich jak oni. Ja nigdy nie znalazłem pracy dla siebie dlatego, że ja bym chciał znaleźć zespół zmęczonych ludzi z życiem, którzy po prostu chcą przetrwać do końca tego roboczego dnia. I teraz, czy to jest tak, że za słowami typu kameralne wnętrze, młody, dynamiczny zespół i tak dalej jest coś nie w porządku generalnie? No otóż nie. Chodzi po prostu o to, że liczy się kontekst i że każdy chwyt używany w nadmiarze staje się widoczny. A jak staje się widoczny, jesteśmy go w stanie zauważyć, to on przestaje działać. Więc skoro sobie z tego zdajemy coraz bardziej sprawę, bo przecież coraz więcej jest w biznesie i w życiu obśmiewania właśnie tego typu konwencji, to dlaczego dalej tak robimy? No i powód jest bardzo prosty. Otóż my mylimy bardzo często, w sensie my ludzie biznesu, ale nie tylko, prostotę z prostactwem. Była jakaś taka historia, że przychodzi do nas firma, która zajmuje się, to będzie bardzo ważne, zapamiętajcie, tworzeniem stron internetowych. I ta firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych chciała, żebyśmy my na ich stronę stworzyli im hasło. Więc my tworzymy sobie oczywiście, myślimy 2 tygodnie jako agencja, potem ja jadę na spotkanie prezentować ten koncept. I słuchajcie, przygotowaliśmy im stronę, na którym było hasło dla firmy tworzącej strony internetowe. Trzymajcie się, tworzymy strony internetowe. I mina tego właściciela po drugiej stronie, który tak na mnie spojrzał, mówi: a nie mogłoby się tak rymować na przykład? Tak handluj z nami, witrynami, coś w tym desie? Wiecie, no i generalnie, no przecież hasło musi być eleganckie, nie może być proste. Musi być kreatywne, tego ludzie chcą, prawda? Otóż nie, bo słuchajcie, wolicie prostotę, jeżeli alternatywą jest rynna taka jak wy. Solidna i wytrzymała. I żeby nie było, że ja tylko kalam własne gniazdo i zajmuję się reklamą i obśmiewaniem konwencji biznesowych, otóż w prawdziwym życiu jest tak samo. Bo zdarza się na przykład, że konwencja formalnego ogłoszenia też wejdzie za mocno i w tym momencie, w dniach od wilży lub opadu mokrego śniegu firma Dorado nie odpowiada za poplamienie ubrań, które można usunąć poprzez pranie. Otóż to jest bardziej skomplikowane od połowy polskiej poezji współczesnej. Ja nie rozumiem. Znaczy, rozumiem tylko, że ubrania, które można usunąć poprzez pranie, to są skarpety. To tak działa. Natomiast całe reszty nie zrozumiem. Nie dało się napisać, że jeżeli się pobrudzisz, to sobie wypierz.
No ale wtedy byłoby za proste, a proste znaczy prostackie, więc to tak być nie może. I słuchajcie, nic tak dobrze nie obnaża konwencji, jak zadanie właśnie tego pytania, które zadała mi mama, czyli co to znaczy. Ale jak zaczniecie sobie je zadawać tak jak ja codziennie z uporem maniaka, to będzie bardzo źle. Wtedy nawet wycieczka do Ikei będzie czymś strasznym, ponieważ idę sobie do Ikea, czy Ikei, whatever, staję sobie w kolejce po jedzenie, no bo po coś się chodzi do Ikei, i tam jest taki napis, pobierz tacę. I ja tak myślę, czy jakbym tę tacę wziął, to by mi smakowało mniej, niż jakbym ją pobrał. Poza tym pobiera to się aplikacja. Ale mówię, okej, dobre, później się zawijam, jadę do odwiedziny do rodzinnego domu i tam wjeżdżam na autostradę, tam jest taki napis pobór biletów. I ja sobie myślę, że pobór to jest do wojska, tego staram się generalnie uniknąć. Natomiast bilety po prostu są, mogłoby być weź bilet albo coś. Więc okej, mówię, dobra, ja wracam do internetu, to jest moje środowisko i tam nagle wchodzę sobie coś kupić i patrzę, że jest taki przycisk dokonać zamówienia. Dokonać to można z żywota. Rzeczy się po prostu kupuje. Więc teraz możecie powiedzieć, dobra, Artur, ty po prostu jesteś generalnie złośliwy, jak ktoś mnie zna, to wie, że to jest prawda. Natomiast w prawdziwym życiu, poza tą całą komunikacją pisaną, to na pewno to już są tylko same konkrety, nie? No toż nie. I słuchajcie, mamy sobie typowe spotkanie z klientem. Jak ktoś pracuje w agencji reklamowej, teraz się nie będzie śmiał. I to jest, omawiamy feedback do grafiki pomysłu na kampanię. Więc pytamy klienta, jak mu się podobają nasze fantastyczne grafiki. I on tak mówi, no średnio. No to się pytamy, no ale o co chodzi? Czemu się panu nie podobają? No bo, no wie pan, ja nie czuję tego. Brakuje efektu wow. I my już mówimy, o Boże, wiemy, co się święci. Więc pytamy, no dobrze, ale od czego brakuje? No tak, że tego czegoś. No ale czego? No żeby tak bardziej nowocześnie było. Ale co to znaczy? I się nie dowiadujemy. Więc jest to bardzo ciężka kampania, ale żeby nie było, że rzeczywiście uważam, że klienci są źli, a my to jesteśmy święci, potem mamy spotkanie z zespołem, albo ja pomagam jakiejś firmie ułożyć właśnie sprzedaż i marketing i tam sobie gadamy, no i się dowiaduję, że główny feedback menadżera do swojego zespołu to jest, słuchajcie, rozmawiałem z szefostwem i musimy poprawić jakość naszej obsługi. Czy wy rozumiecie? Rozumiemy. No i idą i robią i nie wiedzą, co mają zrobić. Jest wiele firm, które ma nawet na ścianach wydrukowane piękne, wielkoformatowe plakaty z własnymi wartościami. Kreatywność, rozwój, szacunek dla siebie. A jakbyśmy się spytali, co to znaczy, to może byśmy się dowiedzieli, jak my mamy te wartości i piękne polskie słowo egzemplifikować. Jak mamy żyć według tych wartości, co one tak naprawdę znaczy. I słuchajcie, mówię wam to wszystko w zasadzie z bardzo prostego powodu. Otóż jestem głęboko przekonany, dlatego cieszę się, że było już za nami tyle wystąpień, które dokładnie o tym mówiło, że słowa, nawet te pojedyncze, mają bardzo dużą moc. I w zasadzie dlatego, że słowa dla każdego znaczą coś innego. Ja wam się to teraz postaram udowodnić. Otóż, moi drodzy, co wy widzicie przed oczami, jak wam mówię drzewo? Bo ktoś może zobaczyć lipę, ktoś może zobaczyć wierzbę, ktoś inny brzozę bez podtekstów i tak dalej. Natomiast, jeżeli pójdziemy w abstrakcję albo pójdziemy w wartości, to okaże się, że będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze ciężej. Bo tutaj mówimy o namacalnym przedmiocie, jest to po prostu drzewo. Drzewo w realnym świecie. A co widzicie, jeżeli wam powiem rozwój? Co to znaczy rozwój? Dla każdego prawdopodobnie co innego. Co chcemy rozwijać? W jaki sposób chcemy siebie rozwijać czy innych? Czy to jest dla nas ważne? Czemu jest dla nas ważne? Bliskość. Co to znaczy bliskość? Ze sobą, z kimś innym, z rodziną, znajomymi? Szczęście. Co to jest szczęście? Co to znaczy szczęście? Co to znaczy być szczęśliwy? I wiecie, i to może brzmieć jak taka próba skupienia się na semantyce pojedynczych wyrazów. Natomiast bardzo często, kiedy rozmawiamy, prowadzimy ten dialog wewnętrzny, który też już się wielokrotnie dzisiaj pojawił, to jest rozmowa, która opiera się właśnie na abstraktach i na wartościach. Dlatego typu terminem. Ile razy sami sobie mówiliście tak brzmiące zdanie? Chciałbym znaleźć więcej czasu dla siebie. Co przez to zrozumieliście? Albo co z tym zrobiliście? Co musielibyśmy zrobić wobec tego, żeby pójść z tym krok dalej? Bo być może wystarczyłoby sobie zadać pytanie, co to tak naprawdę dla mnie znaczy? Bo może się wówczas okazać, że odpowiedź będzie dość prosta. Na przykład chciałabym być w stanie znaleźć chociażby 15 minut dziennie dla siebie, żeby wieczorem w spokoju poczytać sobie książkę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to się staje wtedy takie proste. Bo ta prostota sprawia, że jesteśmy w stanie życzenia zamieniać w plany. I Oscar Wilde podsumował to pięknie, mówiąc, nie używajcie wielkich słów. One tak niewiele znaczą. I jestem strasznym brytofilem i bardzo lubię brytyjskie idiomy. I jest takie anglosaskie sformułowanie, że można być down to earth, przyziemny.
że można być też grounded, w sensie twardo stąpać po ziemi, być osadzonym w rzeczywistości. I w zasadzie okazuje się, że na tym polega klucz, że ani nie zrozumiemy siebie samych, ani nie zrozumiemy siebie nawzajem, jeżeli zwyczajnie nie zejdziemy na ziemię. I to jest ta lekcja, co nauczyła mnie moja mama tuż po tej medycynie pracy. I to jest ta empatia, której zabrakło temu lekarzowi, żeby dopytać po prostu, co to znaczy. I to zarówno w komunikacji życiowej, biznesowej, codziennej i zwykłej, bądź jakiejś takiej bardziej, gdy chcemy się promować, bądź sprzedać. Więc jakbym tego się da nauczyć. Bo okazuje się, że to jedno pytanie zadawane z oporem maniaka, które chciałbym, żeby z wami zostało, może sprawić, że zmienicie nie tylko to, jak promujecie swoją firmę, to są ważne rzeczy, ale nie aż tak, ale być może nawet to, jak prowadzicie ze sobą po prostu dialog wewnętrzny. Więc ja bym was wszystkich chciał zostawić z takim życzeniem, żebyśmy po prostu, i siebie również, żebyśmy wszyscy byli bardziej przy ziemi. Natomiast cokolwiek to znaczy dla kogokolwiek, to trzeba sobie samemu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.